Zapraszamy do wysłuchania Teatru Radia na podstawie książki Marka Twaina „Pamiętniki Adama i Ewy”. Aktorzy Ewa Pawlikowska i Piotr Tarca. Realizator dźwięku Jakub Lalik. Montaż Anita Murdza. Sobota. Żyję już prawie cały jeden dzień. Pojawiłam się wczoraj. Przynajmniej tak mi się wydaje i pewnie musi tak być, bo jeśli był jakiś przedwczorajszy dzień, to nie było mnie wtedy tutaj, gdyż inaczej bym go zapamiętała. Jest możliwe, rzecz jasna, że jednak był jakiś taki dzień, a ja nie zwróciłam uwagi. Dobrze więc. Teraz będę bardzo czujna. Jeśli nadejdą jakiekolwiek przedwczorajsze dni, odnotuję to. Najlepiej będzie zacząć od zaraz i nie dopuścić, by w zapiskach powstał chaos, gdyż przeczucie mówi mi, że pewnego dnia takie szczegóły będą miały wielkie znaczenie dla historyka. Poniedziałek. To nowe stworzenie z długimi włosami co rusz wchodzi mi w drogę. Cały czas czai się gdzieś w pobliżu i włóczy się za mną. Nie podoba mi się to. Nie przywykłem do towarzystwa. Wolałbym, żeby trzymało się razem z innymi zwierzętami. Pochmurno dzisiaj i wiatr ze wschodu. Myślę, że będziemy mieli deszcz. My? Skąd ja wziąłem to słowo? A, już sobie przypominam. To nowe stworzenie go używa. Sobota. Czuję się bowiem jak jakiś eksperyment. Właściwie dokładnie jak eksperyment. Nie można czuć się bardziej jak eksperyment niż ja. Czuję się więc coraz bardziej przekonana, że tym właśnie jestem. Eksperymentem. Po prostu eksperymentem i niczym więcej. Jeśli zatem jestem eksperymentem, to czy stanowię jego całość? Nie. Sądzę, że nie. Myślę, że cała reszta tego wszystkiego jest również jego częścią. Ja jestem oczywiście jego najważniejszą częścią, ale myślę, że wszystko inne też ma w nim swój udział. Czy zatem moja pozycja jest pewna? Czy też muszę się o nią troszczyć i mieć się na baczności? Chyba raczej to drugie. Przeczucie mówi mi, że ceną wyższości jest nieustanna czujność. Myślę, że to całkiem zgrabne wyrażenie, jak na kogoś tak młodego jak ja. Dzisiaj wszystko wygląda już lepiej niż wczoraj. W pośpiechu, jaki towarzyszył wczoraj pracom wykończeniowym, góry pozostawiono w stanie dosyć surowym, a niektóre z równin pozostały tak okropnie zaśmiecone różnymi resztkami i odpadkami, że przedstawiały doprawdy przygnębiający widok. Piękne i szlachetne dzieła sztuki nie powinny być narażone na pośpiech, a ten majestatyczny nowy świat jest zaiste niezwykle pięknym i szlachetnym dziełem. Niewątpliwie jest też zadziwiająco bliski doskonałości, zwłaszcza zważywszy na tak krótki czas, w którym powstał. Owszem, w niektórych miejscach jest zbyt dużo gwiazd, a w innych znowu za mało, ale z pewnością będzie to można wkrótce naprawić. Zeszłej nocy księżyc obluzował się, ześliznął gdzieś w dół i wypadł z ram całej konstrukcji. To ogromna strata, serce mi pęka na samą myśl o tym. Bo ja naprawdę uwielbiam księżyce. Są takie śliczne i romantyczne. Szkoda, że nie mamy ich 5 czy nawet 6. Nigdy bym się wtedy nie kładła spać i mogłabym bez końca leżeć na omszałym brzegu i spoglądać w górę. I wcale by mi się to nie znudziło. Gwiazdy też są piękne. Chciałabym dostać kilka, żeby wpiąć sobie we włosy. Przypuszczam jednak, że nigdy mi się nie uda. Bylibyście zaskoczeni, widząc, jak są daleko, bo wcale tak nie wyglądają. Zeszłej nocy, kiedy pierwszy raz się pojawiły, próbowałam strącić kilka drągiem, ale okazał się za krótki, co mnie zdumiało. Potem próbowałam strącać je grudkami ziemi, aż kompletnie opadłam z sił. Ale nie zrzuciłam ani jednej. To dlatego, że jestem leworęczna i nie umiem celnie rzucać. Trochę sobie przez to popłakałam, co było naturalne, jak przypuszczam, dla kogoś w moim wieku. A jak już wypoczęłam, wzięłam koszyk i wyruszyłam do tego miejsca hen na obwodzie koła, gdzie gwiazdy były blisko ziemi i mogłam dosięgnąć ich ręką. Ale droga była dłuższa niż przypuszczałam i w końcu musiałam dać za wygraną. Byłam tak zmęczona, że nie byłam już w stanie zrobić ani kroku, a na dodatek stopy mi spuchły i okropnie mnie bolały. Nie mogłam wrócić do domu. Było bardzo daleko, a już robiło się zimno. Znalazłam jednak kilka tygrysów. Przytuliłam się do nich i było mi wręcz zdumiewająco ciepło i wygodnie, a ich oddech był słodki i przyjemny, bo żywią się truskawkami. Nigdy wcześniej nie widziałam tygrysów, ale w momencie rozpoznałam je po tych pręgach na grzbiecie. Gdybym mogła zdobyć jedną taką skórę, byłaby z niej śliczna sukienka. Wczoraj po południu śledziłam ten drugi eksperyment z pewnej odległości, żeby zobaczyć, po co on jest. Nie byłam jednak w stanie do niczego dojść. Myślę, że to mężczyzna. Nigdy nie widziałam mężczyzny, ale ten eksperyment wyglądał jak mężczyzna i jestem pewna, że nim właśnie jest. Zdaję sobie sprawę, że odczuwam większe zainteresowanie nim niż jakimkolwiek innym gadem. O ile to gad. A przypuszczam, że tak jest, gdyż ma włosy w nieładzie i niebieskie oczy i wygląda jak gad. Zupełnie nie ma bioder, zwęża się ku dołowi jak marchewka. Kiedy wstaje, staje w rozkroku jak dźwig. Myślę więc, że jest gadem, choć równie dobrze może być jakąś budowlą. Na początku bałam się tego eksperymentu i zaczynałam uciekać, kiedy tylko się obejrzał, bo myślałam, że będzie mnie gonił. Jednak z czasem odkryłam, że tylko próbuje przede mną uciec, więc potem nie byłam już taka nieśmiała i szłam za nim kilka godzin, trzymając się jakieś 20 yardów za nim, co niepokoiło go i unieszczęśliwiało. W końcu był już bardzo niespokojny i wspiął się na drzewo. Czekałam dłuższą chwilę, aż w końcu dałam za wygraną i poszłam do domu. Dzisiaj znowu to samo. To stworzenie znów wlazło przeze mnie na drzewo. Środa. Zbudowałem sobie szałas, by chronić się w nim przed deszczem, ale nie było mi dane nacieszyć się nim w spokoju. Zakłóciło mi go to nowe stworzenie. Kiedy próbowałem wyrzucić je na zewnątrz, zaczęło wylewać wodę z otworów, którymi patrzy, i wycierać ją wierzchem swych łap, wydając przy tym takie dźwięki, jak inne zwierzęta, gdy znajdą się w kłopocie. Chciałbym, żeby tyle nie mówiło. Bez przerwy gada. Brzmi to jak tani przytyk pod adresem tego biednego stworzenia, jak krzywdzący wyrzut. Ale nie to miałem na myśli. Nigdy dotąd nie słyszałem ludzkiego głosu, a każdy nowy i nieznany mi dźwięk, wdzierający się w panującą tutaj majestatyczną ciszę rozmarzonych bezkresów, rani moje uszy i brzmi niczym fałszywy ton. A ten właśnie nowy dźwięk rozlega się na dodatek tak blisko mnie, tuż za moimi plecami, tuż za uchem, raz z jednej strony, a raz z drugiej. A ja przywykłem jedynie do takich dźwięków, które dobiegają z mniejszej lub większej odległości. Niedziela. Ciągle tam jeszcze siedzi. Niby odpoczywa, ale to tylko wykręt. Niedziela nie jest przecież dniem odpoczynku. To sobota jest do tego przeznaczona. Wygląda mi na takie stworzenie, które bardziej interesuje się odpoczywaniem niż czymkolwiek innym. Zmęczyłoby mnie takie długie odpoczywanie. Już samo siedzenie i czuwanie pod drzewem mnie zmęczyło. Naprawdę. Zastanawiam się, po co jest to stworzenie. Nigdy nie widziałam, żeby coś robiło. Ma pospolity gust i nie ma serca. Kiedy poszłam tam wczoraj o zmierzchu, zlazł z drzewa i próbował łapać te małe pstre rybki, które baraszkują w stawie. I musiałam obrzucić go grudkami ziemi, żeby z powrotem wdrapał się na drzewo i zostawił je w spokoju. Zastanawiam się, czy po to właśnie jest, czy nie ma ani krzty współczucia dla tych małych stworzonek. Czyż to możliwe, by został wymyślony i stworzony do tak bezdusznych zadań? Na to mi wygląda. Jedna z grudek trafiła go za uchem, a wówczas użył mowy. Dreszcz mnie przeszył, gdyż po raz pierwszy usłyszałam czyjś głos, nie licząc własnego. Słów co prawda nie zrozumiałam, ale wydawały się pełne ekspresji. Kiedy odkryłam, że potrafi mówić, poczułam przypływ nowego zainteresowania tym stworzeniem, gdyż ja sama wprost uwielbiam mówić. Mówię przez cały dzień, a nawet przez sen. I to, co mówię, jest bardzo ciekawe, ale gdybym miała kogoś, do kogo mogłabym mówić, mogłabym być nawet 2 razy bardziej zajmująca i nigdy bym nie przestała mówić, gdyby tylko ten ktoś tego chciał. Jeśli ten gad to mężczyzna, może powinna mówić o nim to, nieprawdaż? Nie, to nie byłoby poprawne gramatycznie. Czyż nie tak? Myślę zatem, że powinna mówić on. Tak przynajmniej sądzę. Niedziela za tydzień. Przez cały tydzień chodziłam za nim jak cień i próbowałam nawiązać z nim znajomość. Przez cały czas to ja musiałam prowadzić rozmowę, ponieważ on był nieśmiały, lecz wcale mi to nie przeszkadzało. Wydawał się zadowolony z tego, że jestem w pobliżu, a ja często używałam przyjacielskiego my, gdyż najwyraźniej mu to schlebiało. Wtorek. Oglądałem wielki wodospad. Myślę, że to najpiękniejsza rzecz na terenie całej posiadłości. To nowe stworzenie nazywa go wodospadem Niagara. Zupełnie nie pojmuję dlaczego. Mówi, że on po prostu wygląda jak wodospad Niagara. To nie żaden powód, to zwykła samowola i głupota. Ja sam nie mam najmniejszych szans, by czemukolwiek nadać nazwę. To nowe stworzenie z miejsca nazywa wszystko, co się nawinie, zanim zdołam zaprotestować. I za każdym razem słyszę tę samą wymówkę. To coś po prostu na to wygląda. Na przykład taki Dodo. Mówi, że wystarczy na niego spojrzeć i od razu widzi się, że wygląda jak Dodo. No i pewnie będzie już musiał zachować tę nazwę. Męczy mnie zamartwianie się tym, co i tak niczego nie zmienia. Dodo. Też mi coś. Nie wygląda bardziej jak Dodo niż ja sam. Środa. Teraz jest nam bardzo dobrze i coraz lepiej się poznajemy. Już nie próbuje mnie unikać. To dobry znak. I lubi, kiedy jestem w pobliżu. W ciągu ostatniego dnia czy 2 zdjęłam z jego barków cały ciężar pracy związanej z nadawaniem nazw różnym stworzeniom, co przyniosło mu olbrzymią ulgę, gdyż nie ma do tego odpowiedniego talentu i najwyraźniej jest mi bardzo wdzięczny. Jak tylko rzucę okiem na jakieś zwierzę, od razu wiem, co to jest. Ani przez moment nie muszę się zastanawiać. Właściwa nazwa przychodzi natychmiast, jakby za sprawą jakiegoś natchnienia. Kiedy pojawił się Dodo, on myślał, że to żbik. Wiem, widziałam to w jego oczach. Lecz ja znowu przyszłam mu z pomocą. Przy tym bardzo się starałam zrobić to w taki sposób, by nie urazić jego dumy. Zawołałam więc po prostu w dosyć naturalny sposób, jak ktoś zaskoczony i uradowany, a nie tak, jakbym myślała o wygłaszaniu ważnej informacji. Proszę, proszę, nie do wiary, przecież to Dodo. Potem mu sprytnie wytłumaczyłam, starając się sprawiać wrażenie, że wcale niczego mu nie tłumaczę. Skąd wiedziałam, że to Dodo? I chociaż pomyślałam, że być może poczuł się nieco rozżalony tym, że ja znałam to stworzenie, a on nie, było dość oczywiste, że mnie podziwia. Czwartek. Moje pierwsze zmartwienie. Wczoraj mnie unikał i wydawało mi się, że nie chcę, bym do niego mówiła. Nie mogłam wprost w to uwierzyć i myślałam, że to jakieś nieporozumienie, gdyż sama uwielbiam z nim przebywać i słuchać, jak mówi, więc jakże to możliwe, żeby był dla mnie niemiły, skoro niczego złego nie zrobiłam? Koniec końców poszłam i siedziałam samotna w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy widziałam go tego ranka, gdy zostaliśmy stworzeni. Teraz jednak było to ponure miejsce i każda najdrobniejsza rzecz przypominała mi o nim i serce wprost pękało mi z bólu. Nie bardzo wiedziałam dlaczego, gdyż było to dla mnie nowe uczucie. Nigdy wcześniej go nie doświadczyłam. I wszystko to było dla mnie jedną wielką tajemnicą i nie byłam w stanie jej rozwikłać. Lecz kiedy nadeszła noc, nie mogłam już znieść samotności i poszłam do nowego szałasu, który zbudował, aby go spytać, co takiego złego zrobiłam i jak mogę to naprawić. On jednak wyrzucił mnie na deszcz. I to właśnie było moje pierwsze zmartwienie. Piątek. Nadawanie wszystkiemu nazw postępuje beztrosko naprzód. Na przekór wszystkiemu, co mógłbym zrobić. Miałem bardzo trafną nazwę dla posiadłości, brzmiącą prześlicznie i melodyjnie. Ogród rajski. Potajemnie nadal ją stosuję, lecz nie mogę już tego zrobić oficjalnie i otwarcie. To nowe stworzenie mówi, że cała posiadłość to nic tylko lasy, skały i piękne widoki. Więc w niczym nie przypomina ogrodu. Twierdzi, że posiadłość wygląda jak park. I jak nic innego, tylko park. Tak więc, bez porozumienia ze mną, została przemianowana na Park Wodospadu Niagara. Wydaje mi się to dosyć arbitralne. Na dodatek pojawiła się już tabliczka. Nie deptać trawy. Moje życie nie jest już tak szczęśliwe jak niegdyś. Sobota. To nowe stworzenie zjada zbyt dużo owoców. Najprawdopodobniej niebawem nam ich zabraknie. No proszę, znowu my. To słowo tego nowego stworzenia. A teraz, ponieważ tak często je słyszę, także i moje. Bardzo mglisty dzisiaj poranek. Jeśli chodzi o mnie, to nie wychodzę, kiedy jest mgła. A to nowe stworzenie owszem. Zresztą ono wychodzi bez względu na pogodę i włazi z powrotem do szałasu z ubłoconymi stopami. I ciągle gada. A było tutaj tak cicho i przyjemnie. Niedziela. Jakoś przebrnąłem. Ten dzień staje się coraz trudniejszy do zniesienia. W listopadzie został wybrany i ustanowiony dniem odpoczynku. Przedtem miałem nawet i 6 takich dni w tygodniu. Dziś rano zastałem to nowe stworzenie, które próbowało grudkami ziemi strącić jabłka z zakazanego drzewa. Niedziela. Teraz znowu jest dobrze i jestem szczęśliwa, lecz ostatnie dni były ciężkie. Staram się o nich nie myśleć, jeśli tylko potrafię. Próbowałam zdobyć dla niego trochę tych jabłek, ale jakoś nie mogę się nauczyć celnie rzucać. Jabłka są zakazane i on mówi, że spotka mnie krzywda. Jednakże w takim razie spotka mnie krzywda przez to, że chciałam mu się przypodobać? Czemuż zatem miałabym się martwić? Poniedziałek. To nowe stworzenie mówi, że ma na imię Ewa. W porządku, nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Mówi, że podało mi je po to, żebym przywoływał je tym imieniem, kiedy zechce, by przyszło. A ja na to, że to zbyteczne. To ostatnie słowo najwyraźniej sprawiło, że nowe stworzenie nabrało do mnie szacunku. I rzeczywiście, jest to trafne, przyjemne słowo i nadaje się do częstego stosowania. To nowe stworzenie mówi, że nie jest ono, tylko ona. Zapewne jest to wysoce wątpliwe, ale mnie i tak jest wszystko jedno. W ogóle nie obchodziłoby mnie to, czym jest, gdyby tylko sobie poszła i tyle nie gadała. Poniedziałek. Tego ranka powiedziałam mu, jak mam na imię, mając nadzieję, że go to zainteresuje. Lecz jego to nic, a nic nie obchodziło. To dziwne. Gdyby on zdradził swoje imię, mnie by to zainteresowało. On bardzo mało mówi. Może to dlatego, że nie jest zanadto bystry, a przy tym jest czuły na tym punkcie i pragnie to ukryć. Szkoda, że nie mogę sprawić, by zrozumiał, że dobre, kochające serce to prawdziwy skarb. Skarb sam w sobie i że bez niego intelekt to ubóstwo. Choć tak mało mówi, ma całkiem spory zasób słów. Tego ranka użył zaskakująco trafnego słowa. Najwyraźniej sam się zorientował, że to celne wyrażenie, bo potem jeszcze dwukrotnie wplótł je w swoją wypowiedź. Niby mimochodem. Może nie zrobił tego nazbyt zręcznie, lecz wskazywało to, że posiada pewien dar percepcji. Swoją drogą, skąd on wziął to słowo? Nie sądzę, żebym kiedykolwiek go użyła. Zupełnie nie zainteresowało go moje imię. Próbowałam ukryć moje rozczarowanie, ale przypuszczam, że mi się nie udało. Poszłam sobie i usiadłam na tym omszałym brzegu ze stopami w wodzie. Tam właśnie chodzę, gdy pragnę towarzystwa kogoś, na kogo mogłabym patrzeć. Kogoś, do kogo mogłabym mówić. Wtorek. Ona porozrzucała po całej posiadłości ohydne nazwy i drażniące tabliczki. Tędy do wiru wodnego. Tędy do koziej wyspy. Do groty wichrów. Tędy. Mówi, że z tego parku byłoby całkiem schludne letnisko, gdyby tylko istniał zwyczaj, by je odwiedzać. Letnisko. To kolejny z jej wymysłów. Najzwyklejsze słowo pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. No bo cóż to takiego jest letnisko? Ale lepiej jej o to nie pytać, bo aż się pali, żeby wszystko tłumaczyć. Wtorek. Przez cały ranek pracowałam, udoskonalając naszą posiadłość i specjalnie trzymałam się z dala od niego w nadziei, że poczuje się samotny i przyjdzie. On jednak nie przyszedł. W południe skończyłam pracę na ten dzień i odprężyłam się, biegając tu i tam wraz z motylami, rozkoszując się kwiatami, tymi pięknymi stworzeniami, które chwytają uśmiech samego Boga i zachowują go dla nas. Zbierałam je i splatałam wieńce i bukiety, którymi się przystroiłam, kiedy jadłam obiad. Na obiad były oczywiście jabłka. Potem usiadłam w cieniu, tęskniłam i czekałam. On jednak nie przyszedł. Ale mniejsza o to. I tak by nic z tego nie wyszło, bo on nie dba o kwiaty. Mówi, że to głupstwa, nie potrafi odróżnić jednego od drugiego i myśli, że takie podejście świadczy o wyższości. Nie dba o mnie, nie dba o kwiaty, nie obchodzi go malowane wieczorne niebo. Czy w ogóle istnieje coś, co go interesuje? Oprócz budowania szałasów, by się w nich gnieździć, opukiwania melonów, kosztowania winogron i dotykania owoców na drzewach, żeby zobaczyć, jak sobie radzą te jego uprawy? Położyłam na ziemi zeschnięty patyk i próbowałam wywiercić w nim dziurę drugim patykiem, żeby zrealizować pewien pomysł. Aż tu nagle bardzo się przeraziłam. Cienka, przeźroczysta, niebieskawa mgiełka wzbiła się w górę z otworu, więc rzuciłam wszystko i uciekłam. Myślałam, że to jakiś duch i naprawdę byłam okropnie przerażona. Obejrzałam się jednak za siebie i to coś nie nadchodziło. Potem ostrożnie zakradłam się z powrotem w to miejsce, czujna i uważna i gotowa znów umknąć, jeśli zajdzie potrzeba. A kiedy już byłam blisko, rozchyliłam gałęzie różanego krzaka i spojrzałam. Żałując przy tym, że mężczyzny nie było w pobliżu, bo wyglądałam tak zgrabnie i pięknie, ale duszek sobie poszedł. Poszłam więc tam i w tym otworze była szczypta delikatnego różowego pyłu. Wsadziłam weń palec, żeby go dotknąć. Ała! I wyjęłam go z powrotem. Ból był okrutny. Strasznie chciałam wiedzieć, co to takiego ten różowy pył. Nagle przyszła mi do głowy jego nazwa, choć nigdy wcześniej jej nie słyszałam. Był to ogień. Byłam tego tak bardzo pewna, jak tylko można być pewnym czegokolwiek na świecie, więc bez wahania tak właśnie go nazwałam. Ogień. Stworzyłam więc coś, co wcześniej nie istniało. Dodałam nową rzecz do niezliczonej rzeszy zjawisk tego świata. Uświadomiłam to sobie i byłam dumna z mego osiągnięcia. I już miałam zamiar pobiec, odnaleźć go i powiedzieć mu o tym, myśląc, że zyskam jeszcze większy szacunek w jego oczach. Przemyślałam to jednak i nie zrobiłam tego. Nie, jego by to nie zainteresowało. Zapytałby tylko, do czego ogień się nadaje i cóż mogłabym mu odpowiedzieć. Bo jeśli nie nadaje się do niczego, lecz jest tylko piękny. Westchnęłam więc tylko i nigdzie nie pobiegłam, gdyż ogień do niczego się nie nadawał. Nie umiał zbudować szałasu, nie umiał sprawić, by melony były lepsze i nie mógł przyspieszyć zbioru owoców. Był bezużyteczny, był głupstwem i błahostką i on wzgardziłby nim tylko i rzucił parę cierpkich słów. W moich oczach jednak ogień nie zasługiwał na pogardę. Powiedziałam: ach, ty ogniu, uwielbiam cię, ty delikatne różowe stworzenie, jesteś bowiem piękny, a to wystarczy. Znowu wzięłam się do roboty i zaczęłam wiercić. A kiedy już zrobiłam dosyć dużo tego różowego pyłu, wysypałam go na garść zeschłej trawy, zamierzając zanieść go do domu i zatrzymać na zawsze, by móc się nim bawić. Ale wtedy powiał wiatr i ogień dziko wzbił się w górę i gwałtownie plunął na mnie, więc upuściłam go i uciekłam. On przybiegł pędem, przystanął i zaczął się temu przyglądać, przez dłuższą chwilę nic nie mówiąc. Potem zapytał, co to takiego. Ach, jaka szkoda, że zadał takie bezpośrednie pytanie. Oczywiście musiałam na nie odpowiedzieć i zrobiłam to. Powiedziałam mu, że to ogień. Jeśli rozzłościło go, że ja to wiem, a on musi pytać, to nie moja wina. Wcale nie miałam zamiaru go rozzłościć. Po chwili milczenia zapytał. Skąd on się wziął? To ja go zrobiłam. A to co to takiego? Żar. Znalazłam moje jabłka i wygarnęłam je z popiołów i bardzo się ucieszyłam, bo jestem młoda i mam wilczy apetyt. Spotkał mnie jednak spory zawód. Wszystkie były pęknięte i zmarnowane. Piątek. Teraz znowu zaczęła mnie błagać, żebym przestał przepływać przez wodospad. A cóż w tym złego? Mówi, że na samą myśl o tym przychodzą ją ciarki. Ciekawe dlaczego. Zawsze to robiłem. Uwielbiałem wpadać do wody i czuć ten dreszcz i chłód. Sądziłem, że właśnie po to jest wodospad. Jakoś nie widzę, żeby był z niego jakiś inny pożytek. A przecież musiał zostać stworzony w jakimś celu. Ona mówi, że powstał tylko ze względu na widoki, podobnie jak nosorożec i mastodont. Przepłynąłem więc przez wodospad w beczce. Była niezadowolona. Przepłynąłem w Bali. Ciągle jej mało. Przepłynąłem wir i kataraktę w ubraniu z figowych liści. Bardzo się zniszczyło. Stąd nużące skargi na moją lekkomyślność. Zanadto ogranicza mi się tutaj swobodę. To, czego mi trzeba, to zmiana otoczenia. Piątek. W zeszły poniedziałek o zmierzchu znowu go widziałam, lecz tylko przez krótką chwilę. Miałam nadzieję, że pochwali mnie za to, że starałam się upiększyć naszą posiadłość, bo chciałam dobrze i ciężko pracowałam. On jednak nie był zadowolony. Odwrócił się i mnie zostawił. Był niezadowolony także z jeszcze jednego powodu. Raz jeszcze próbowałam go przekonać, żeby przestał przepływać przez wodospad. Zrobiłam tak dlatego, że ogień odkrył przede mną zupełnie nowe uczucie. Zupełnie inne od miłości, smutku i wszystkich tych uczuć, które już odkryłam. Strach. A strach jest okropny. Przeżywam przez niego prawdziwie mroczne chwile. Mąci me szczęście, sprawia, że cała się trzęsę, drżę i dygocę. Nie udało mi się go jednak przekonać, bo on jeszcze nie zaznał strachu, przez co nie był w stanie mnie zrozumieć. Wtorek, środa, czwartek i dzisiaj. Przez wszystkie te dni nie widziałam Adama. To dosyć długi okres samotności, a jednak lepiej być samotną niż niemile widzianą. Sobota. Uciekłem w zeszły wtorek w nocy. Wędrowałem 2 dni i zbudowałem sobie nowy szałas w pewnym zacisznym miejscu. Zatarłem przy tym za sobą ślady, najlepiej jak umiałem. Ale ona i tak mnie wytropiła, dzięki zwierzęciu, które sobie oswoiła i które zowie wilkiem. I przywlokła się za mną, wydając ponownie te żałosne dźwięki i wylewając wodę z miejsc, którymi patrzy. Musiałem z nią wrócić, ale niebawem znowu się wyniosę, jeśli tylko nadarzy się okazja. Ona zajmuje się mnóstwem błahostek i głupstw. Usiłuje między innymi dociec, dlaczego zwierzęta zwane lwami i tygrysami żywią się kwiatami i trawą, skoro, jak twierdzi, typ ich uzębienia wskazywałby inaczej, że powinny pożerać się nawzajem. To idiotyczne, ponieważ wówczas by się wzajemnie pozabijały, co sprowadziłoby to, co jak rozumiem nazywa śmiercią. Zaś śmierć, jak mi powiedziano, nie przekroczyła jeszcze bram parku. Z kilku przyczyn być może szkoda. Sobota. A przecież musiałam mieć towarzystwo. Sądzę, że zostałam do tego stworzona, więc zaprzyjaźniłam się ze zwierzętami. Są po prostu czarujące, mają niezwykle miłe usposobienie i są bardzo grzeczne. Nigdy nie wydają się zgorzkniałe, nie dają ci odczuć, że im przeszkadzasz. Uśmiechają się do ciebie i merdają ogonem. I zawsze są gotowe z tobą pójść na wycieczkę albo robić wszystko to, co zechcesz im zaproponować. Sądzę, że są uosobieniem dżentelmenów. Przez wszystkie te dni tak wspaniale się bawiliśmy, że w ogóle nie czułam się samotna. Niedziela. Jakoś przebrnąłem. Poniedziałek. Teraz chyba rozumiem, po co jest cały tydzień. Po to, żebym miał czas wypocząć po trudach niedzieli. Dobrze pomyślane. Znowu właziła na to drzewo. Strąciłem ją grudkami ziemi. Powiedziała, że przecież nikt nie widział. Najwyraźniej uważa to za wystarczające uzasadnienie, by próbować choćby i największego ryzyka. Tak jej powiedziałem. Słowo uzasadnienie wzbudziło jej podziw. Także zazdrość, jak sądzę. To trafne słowo. Środa. Robiliśmy dalekie wycieczki i zwiedziłam kawał świata. Prawie cały świat, jak sądzę. Jestem więc pierwszym podróżnikiem i jak dotąd jedynym. Dla wygody jeżdżę na tygrysach lub lampartach, ponieważ są miękkie i mają krągłe grzbiety, które mi odpowiadają. Lecz na dłuższych dystansach lub by podziwiać krajobrazy dosiadam słonia. On sadza mnie sobie na grzbiecie za pomocą trąby, ale zejść potrafię sama. Kiedy mamy rozbijać obóz, on siada, a ja zjeżdżam z powrotem na dół. Czwartek. Powiedziała mi, że została zrobiona z żebra wyjętego z mojego ciała. Jest to co najmniej wątpliwe, żeby nie powiedzieć nieprawdopodobne. Nie brakuje mi przecież żadnego żebra. Bardzo martwi się o myszołowa. Mówi, że trawa mu nie służy. Boi się, że nie zdoła go odchować i twierdzi, że miał żywić się padliną. Cóż, myszołów musi sobie radzić najlepiej jak umie z tym, co ma. Nie możemy przywrócić wszystkiego do góry nogami dla wygody myszołowa. Poniedziałkowe popołudnie. Jeśli na naszej planecie jest coś, co jej nie interesuje, to z pewnością nie ma tego na mojej liście. Są takie zwierzęta, które są mi kompletnie obojętne, ale z nią jest inaczej. Ona zupełnie nie potrafi między nimi rozróżniać. Przywiązuje się do wszystkich. Uważa, że są bezcennym skarbem i każde nowe zwierzę jest przez nią mile widziane. Kiedy potężny brontozaur wpadł do naszego obozowiska, uznała to za nowy nabytek. Ja zaś za nieszczęście. To dobry przykład braku zgodności, który dominuje w naszych poglądach na rozmaite rzeczy. Ona chciała go udomowić, a ja zaś chciałem zostawić mu w prezencie nasze gospodarstwo i co prędzej się wynieść. Ona wierzyła, że zwierzę da się oswoić dzięki odpowiedniemu traktowaniu i doskonale nada się na zwierzę domowe. Ja zaś rzekłem, że wcale nie będzie dobrze, by po odejściu kręciła się maskotka wysoka na 21 stóp i długa na 84, ponieważ nawet przy najlepszych intencjach, nie chcąc bynajmniej zrobić nam krzywdy, może usiąść na naszym domu i zetrzeć go na miazgę, gdyż od razu widać po jej oczach, że jest roztargniona. Ona nadal jednak upierała się, by zatrzymać to monstrum. Uważała, że moglibyśmy otworzyć dzięki niemu mleczarnię i chciała, żebym pomógł jej go doić. Ja jednak nie chciałem, gdyż było to zbyt ryzykowne. Płeć zwierzęcia się nie zgadzała. Zresztą i tak nie mieliśmy żadnej drabiny. Wtedy zapragnęła sobie na nim pojeździć i pooglądać krajobrazy. Na ziemi, niczym zwalone drzewo długości 30 lub 40 stóp, leżał jego ogon, a ona uznała, że może się po nim wspiąć. Lecz tutaj akurat się myliła. Kiedy już dotarła do największej stromizny, okazało się, że jest tam ślisko i zjechała w dół. Zrobiłaby sobie krzywdę, gdyby nie ja. Czy na tym poprzestała? Bynajmniej. Nigdy nie ma dosyć, dopóki czegoś nie sprawdzi doświadczalnie. Niesprawdzone teorie nie są w jej stylu i nic sobie z nich nie robi. Jest to podejście słuszne, przyznaję, pociąga mnie ono i odczuwam jego wpływ. Sądzę, że gdybym częściej z nią przebywał, sam bym je przejął. Cóż, pozostała jej jeszcze jedna teoria na temat tego kolosa. Sądziła, że gdyby udało nam się go oswoić i sprawić, by się z nami zaprzyjaźnił, moglibyśmy postawić go w rzece i używać jako mostu. Okazał się już niemal oswojony. Przynajmniej w stosunku do niej, więc sprawdziła swoją teorię, która jednak nie zdała egzaminu. Za każdym razem, kiedy już odpowiednio ustawiła go w rzece i zeszła na brzeg, żeby po nim przejść na drugą stronę, on też wychodził z wody i łaził za nią jak maskotka wielkości góry. Dokładnie tak jak inne zwierzęta. Wszystkie tak robią. Piątek. Wszystkie ptaki i zwierzęta są dla siebie przyjazne i nie ma między nimi żadnych sporów. Wszystkie potrafią mówić i wszystkie mówią do mnie. Ale to musi być jakiś obcy język, bo nie mogę zrozumieć ani jednego słowa. One jednak często mnie rozumieją, gdy im odpowiadam. Zwłaszcza pies i słoń. Zawstydza mnie to. Dowodzi bowiem, że są bystrzejsze ode mnie, a więc są ode mnie lepsze. Złości mnie to, bo to ja chcę być naczelnym eksperymentem. Zamierzam zresztą nim pozostać. Sobota. Wczoraj, wpatrując się w swe odbicie w wodzie, co zresztą robi bez przerwy, wpadła do stawu. Omal nie utonęła i stwierdziła, że było to bardzo nieprzyjemne. Przez to poczuła żal, myśląc o stworzeniach, które żyją w stawie, a które nazywa rybami. Nadal bowiem nadaje imiona stworzeniom, które ich nie potrzebują i nie przychodzą, gdy się je woła, co zresztą nic dla niej nie znaczy, bo i tak jest tępa. Zeszłej nocy wyjęła ich więc z wody całe mnóstwo, przyniosła do szałasu i włożyła do mojego łóżka, żeby się ogrzały. Jednak przez cały dzień zerkałem na nie od czasu do czasu i nie widzę, żeby były choć ciut szczęśliwsze tutaj niż w stawie. Wydają się jedynie trochę spokojniejsze. Gdy nadejdzie noc, wyrzucę je z szałasu. Nie będę więcej z nimi spał, bo uważam, że są zimne i wilgotne. I wcale nie jest przyjemne tak pomiędzy nimi leżeć, kiedy nic się na sobie nie ma. Niedziela. Jakoś przebrnąłem. Poniedziałek. To dzięki eksperymentom wiem, że drewno pływa. Zresztą tak jak suche liście, pióra i mnóstwo innych rzeczy. Na podstawie tych nagromadzonych dowodów można stwierdzić, że głaz również będzie pływał. Trzeba jednak po prostu zadowolić się tym wnioskiem, bo nie ma jak tego udowodnić. Przynajmniej na razie. Ale ja znajdę jakiś sposób. A wówczas związane z tym podekscytowanie również przeminie. Takie rzeczy mnie zasmucają, ponieważ z czasem, kiedy już dowiem się wszystkiego, nie będzie już niczego, co by mnie intrygowało. A ja tak uwielbiam być zaintrygowana. Zeszłej nocy nie mogłam spać, bo o tym rozmyślałam. Na początku nie mogłam odkryć, po co zostałam stworzona, ale teraz myślę, że po to, by dociekać tajemnic tego cudownego świata, cieszyć się szczęściem i dziękować dawcy tego wszystkiego za to, że go obmyślił. Myślę, że zostało jeszcze wiele do odkrycia. Taką przynajmniej mam nadzieję. Sądzę zatem, że oszczędzając odkrycia i zanadto się nie spiesząc, można sprawić, by starczyło ich na wiele tygodni. Wtorek. Teraz skumała się z wężem. Pozostałe zwierzęta są tym zachwycone, bo ciągle z nimi eksperymentowała i nie dawała im spokoju. Ja też jestem zadowolony, ponieważ wąż umie mówić, dzięki czemu ja mogę sobie trochę odpocząć. Piątek. Twierdzi, że wąż radzi jej, by skosztowała owoców z tego drzewa i mówi, że daje jej to ważką, wspaniałą i szlachetną wiedzę. Powiedziałem jej, że będzie jeszcze jeden efekt. Sprowadzi to na świat śmierć. To był błąd. Lepiej było zachować tę uwagę dla siebie, gdyż tylko poddała jej pewien pomysł. Otóż mogłaby ocalić chorego myszołowa i dostarczyć świeżego mięsa osowiałym lwom i tygrysom. Radziłem jej, żeby trzymała się z daleka od tego drzewa. Powiedziała, że wcale nie ma zamiaru. Przewiduje kłopoty. Chce się stąd wynieść. Poniedziałek. Nauczyłam się wielu rzeczy i jestem teraz wykształcona. Choć na początku wcale nie byłam. Byłam wtedy nieświadoma. Początkowo mnie to dręczyło, gdyż pomimo całej mojej czujności nigdy nie byłam na tyle sprytna, by być w pobliżu, kiedy woda w wodospadzie płynęła do góry. Teraz jednak mi to nie przeszkadza. Eksperymentowałam i teraz nareszcie wiem, że płynie do góry jedynie nocą. Wiem, że w ciemnościach tak właśnie się dzieje, bo staw nigdy nie wysycha, a przecież rzecz jasna by wysechł, gdyby woda nie wracała do niego nocą. Najlepiej jest dowodzić różnych rzeczy drogą doświadczenia. Wówczas naprawdę coś wiesz. Środa. Ostatnio sporo się działo. Zeszłej nocy uciekłem i aż do rana jechałem konno tak szybko, jak tylko byłem w stanie, mając nadzieję wyjechać z parku i ukryć się w jakiejś innej okolicy, zanim zaczną się kłopoty. Nie było mi to jednak dane. W jakąś godzinę po wschodzie słońca, gdy jechałem poprzez ukwieconą równinę, na której tysiące zwierząt pasło się, drzemało lub bawiło się ze sobą, jak to mają w zwyczaju, nagle rozpętał się pośród nich prawdziwy huragan przerażających dźwięków. I w jednej chwili straszliwy zgiełk ogarnął całą równinę, a każde zwierzę zaczęło rozszarpywać swego sąsiada. Wiedziałem doskonale, co to oznacza. Ewa zjadła ten owoc i śmierć przyszła na świat. Tygrysy pożarły mojego konia, zupełnie nie zważając na to, że kazałem im przestać. I zjadłyby nawet i mnie, gdybym tam pozostał, czego oczywiście nie zrobiłem, odchodząc w wielkim pośpiechu. Znalazłem sobie to miejsce poza obszarem parku i przez kilka dni było mi tutaj całkiem przyjemnie. Ale ona w końcu mnie odnalazła. Odnalazła mnie i od razu nazwała to miejsce Tonawanda. Twierdzi, że ono tak właśnie wygląda. W sumie nie żałowałem, że przyszła, bo tutaj zostały już tylko marne resztki owoców, a ona przyniosła trochę tych jabłek. Byłem taki głodny, że po prostu musiałem je zjeść. Owszem, było to wbrew moim zasadom, ale przekonuję się, że zasady tak naprawdę nie obowiązują. Chyba że jest się najedzonym. Przyszła tutaj osłonięta gałęziami i pękami liści, a kiedy ją spytałem, co ma znaczyć ta maskarada, po czym je z niej zerwałem i cisnąłem na ziemię, zarumieniła się i zaczęła chichotać. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby ktoś rumienił się i chichotał. I wydawało mi się to niestosowne i idiotyczne. Wtedy rzekła, że już wkrótce sam się dowiem, w czym rzecz. I miała rację. Choć byłem taki głodny, odłożyłem na wpół zjedzone jabłko, bez wątpienia najlepsze, jakie widziałem, zważywszy, że kończył się właśnie sezon. I sam przyodziałem się w te porzucone gałęzie, a jej kazałem, by poszła i przyniosła ich więcej, zamiast robić z siebie widowisko. Usłuchała mnie, a potem podkradliśmy się do miejsca, w którym rozegrała się walka dzikich zwierząt i pozbieraliśmy trochę skór, a ja kazałem jej zszyć z nich kilka ubrań nadających się na oficjalne okazje. Okazuje się, że całkiem niezła z niej towarzyszka. Widzę, że teraz, gdy straciłem swoją posiadłość, czułbym się bez niej samotny i przygnębiony. I jeszcze jedno. Ona twierdzi, że nakazano, iż odtąd mamy pracować na swoje utrzymanie. Zatem ona się przyda. Ja będę nadzorował pracę. Dziesięć dni później. Ona oskarża mnie o to, że to ja byłem przyczyną naszego nieszczęścia. Twierdzi, jak się zdaje szczerze i z przekonaniem, że wąż zapewnił ją, iż zakazanymi owocami nie były wcale jabłka, lecz kasztany. Powiedziałem więc, że w takim razie jestem niewinny, bo żadnych kasztanów nie jadłem. A ona na to, że wąż jej powiedział, iż kasztan to tylko przenośne określenie oznaczające leciwy i przebrzmiały dowcip. Wówczas nieco pobladłem, gdyż dla zabicia dłużącego się czasu ułożyłem wiele dowcipów i kilka z nich mogło być właśnie tego rodzaju, choć naprawdę sądziłem, że były zupełnie nowe, gdy je układałem. Spytała mnie, czy ułożyłem jakiś dokładnie w chwili katastrofy. Byłem zmuszony przyznać, że owszem, ułożyłem sobie jeden, choć nawet nie wypowiedziałem go na głos. Oto dowcip. Myślałem właśnie o wodospadzie i powiedziałem sobie w duchu: jakże wspaniale jest patrzeć, jak ta olbrzymia masa wody zwala się tutaj w dół. I wówczas właśnie zaświtała mi nagle w głowie błyskotliwa myśl, a ja pozwoliłem jej nabrać kształtu, mówiąc sobie w duchu: ale byłoby znacznie piękniej zobaczyć, jak zwala się w górę. I miałem już właśnie umrzeć ze śmiechu, gdy cała natura wyrwała się z pęd pośród śmiertelnych zmagań i musiałem uciekać, by ratować życie. A widzisz, dokładnie o to chodzi. Wąż wspomniał o tym właśnie dowcipie i nazwał go pierwszym kasztanem. I powiedział, że powstał on równocześnie z całym stworzeniem. Niestety, rzeczywiście to ja jestem winien. Gdybym tylko nie był taki dowcipny. Och, że też przyszła mi do głowy ta błyskotliwa myśl. Środa. Gdy spoglądam w przeszłość, ogród wydaje mi się snem. Był taki piękny, niewyobrażalnie piękny, zachwycająco piękny, a teraz przepadł i więcej go nie zobaczę. Straciłam ogród, ale za to zyskałam jego i jestem szczęśliwa. Kocha mnie najlepiej jak potrafi, a ja kocham go z całej mocy mej uczuciowej natury, co jak sądzę jest właściwe dla mej młodości i płci. Gdy zadaję sobie pytanie, dlaczego go kocham, okazuje się, że nie wiem. I tak naprawdę nie bardzo chcę wiedzieć. Przypuszczam więc, że tego rodzaju miłość nie jest wytworem rozumowania i statystyki. Po prostu myślę, że musi tak być. Kocham niektóre ptaki za ich śpiew. Lecz Adama nie kocham ze względu na jego śpiewanie. Nie, nie dlatego. Im więcej śpiewa, tym trudniej jest mi się do tego przyzwyczaić. Mimo tego proszę go, by śpiewał, ponieważ pragnę polubić wszystko to, co go interesuje. Jestem pewna, że mi się uda, bo na początku nie mogłam znieść jego śpiewu. A teraz już potrafię. Uszy mi od niego puchną, ale to nieważne. Do spuchniętych uszu też można się przyzwyczaić. Nie kocham go również ze względu na bystrość jego umysłu. Nie, nie dlatego. To nie jego wina, że jego umysł jest taki, jaki jest, gdyż sam sobie go nie stworzył. Adam jest taki, jakim stworzył go Bóg. I to wystarcza. Krył się w tym mądry zamysł. Tyle wiem na pewno. Z czasem jego umysł się rozwinie, choć sądzę, że nie będzie to gwałtowny proces. Jednakże nie ma pośpiechu. Taki, jaki jest teraz, jest wystarczająco dobry. Czwartek. Być może powinienem pamiętać, że to tylko dziewczyna i że jest bardzo młoda i brać na to poprawkę. Jest pełna zapału, wszystkim się interesuje, istne żywe srebro. Cały świat jest dla niej cudem, tajemnicą, źródłem uniesienia i radości. Traci mowę z zachwytu, kiedy znajdzie nowy kwiat. Musi go pogłaskać, dotknąć, powąchać, pomówić doń i obdarzyć go całym mnóstwem pieszczotliwych nazw. Ma przy tym bzika na punkcie kolorów. Brunatne skały, żółty piasek, szary mech, zielone listowie, błękit nieba. Pruwa poświata o poranku, różowe mgiełki na szczytach gór, złote wyspy unoszące się pośród morza o zachodzie słońca, blady księżyc żeglujący pośród postrzępionych obłoków, klejnoty gwiazd migoczące wśród bezkresu nieba. O ile wiem, żadna z tych rzeczy nie ma najmniejszego praktycznego zastosowania, ale jej wystarcza, że są takie barwne i majestatyczne. I co róż traci dla niej głowę? Gdyby tylko mogła zamilknąć i uspokoić się choćby na kilka minut, byłby to kojący widok. Sądzę, że wówczas lubiłbym na nią patrzeć. Doprawdy, jestem tego pewien, gdyż zaczynam sobie uświadamiać, że z niej doprawdy niezwykle urodziwe stworzenie. Gibkie, smukłe, schludne, kształtne, zgrabne, sprężyste i pełne wdzięku. A raz, kiedy tak stała na skale, biała jak marmur i skąpana w słońcu, z odchyloną w tył dziewczęcą głową, osłaniając dłonią oczy przed słońcem i śledząc lot ptaka w przestworzach, musiałem przyznać, że jest piękna. Piątek. Nie kocham go również ze względu na jego życzliwość, wyrozumiałość czy delikatność. Nie. Ma pod tym względem braki, ale tak jak teraz jest wystarczająco dobry i robi postępy. Nie kocham go również ze względu na jego zaradność. Nie, nie dlatego. Sądzę, że mają w sobie i nie wiem, dlaczego to przede mną ukrywa. To jedyne, co sprawia mi ból. We wszystkich innych sprawach jest teraz wobec mnie szczery i otwarty. Jestem pewna, że niczego więcej przede mną nie tai, prócz tej jednej rzeczy. Nie kocham go również ze względu na jego rycerskość. Nie, nie dlatego. Dlaczegoż zatem go kocham? Myślę, że po prostu dlatego, że jest mężczyzną. W głębi serca jest dobry i za to go kocham. Ale mogłabym go kochać i bez tego. Wiem o tym. Jest silny i przystojny i za to go kocham. Podziwiam go i jestem z niego dumna. Ale mogłabym go kochać nawet, gdyby taki nie był. Tak, sądzę, że kocham go po prostu dlatego, że jest mój i jest mężczyzną. Przypuszczam, że nie ma innego powodu. Myślę więc, że jest tak, jak powiedziałam na początku. Tego rodzaju miłość nie jest wytworem rozumowania i statystyki. Po prostu przychodzi nie wiadomo skąd i nie daje się wytłumaczyć, a nawet nie potrzebuje żadnych tłumaczeń. Tak właśnie myślę. Ale jestem tylko dziewczyną i to pierwszą, która rozważała te sprawy. I może się okazać, że z nieświadomości i braku doświadczenia nie ujęłam tego właściwie. 10 lat później. Po wszystkich tych latach widzę, że na początku myliłem się co do Ewy. Lepiej żyć z nią poza ogrodem, niż w ogrodzie bez niej. Z początku myślałem, że za dużo mówiła. Teraz jednak byłoby mi przykro, gdyby ten głos ucichł i zniknął z mojego życia. Niechaj błogosławiony będzie ten kasztan, który zbliżył nas do siebie i sprawił, że poznałem dobroć jej serca i słodycz jej ducha.